Trener gości Piotr Jawny po meczu w Suwałkach. Skończyło się 2-0 dla Wigier. Trenerze, jak trener ocenia ten dzisiejszy mecz? Oceniam swój zespół, tak? Bo na tym się koncentrujemy, więc no, my jesteśmy dumni z podstawy i z gry naszego zespołu w dzisiejszym spotkaniu i z nastawienia od samego początku i później co się wydarzyło w 5. minucie po czerwonej karce, także no, wszyscy zawodnicy dzisiaj zasługują na pochwałę i na szacunek i za taką pracę, jaką wykonali w tym meczu. Wiadomo, że ciężko się gra od 5. minuty w 10. Nasz bramkarz też wybronił z 2-3 sytuacje bardzo dobre, ale myśmy też oprócz tego, że się musieliśmy się bronić przez większą część tego spotkania, to też sobie kilka sytuacji stworzyliśmy. Także bardzo dumni jesteśmy z chłopaków, tym bardziej, że wiemy, jaka jest sytuacja w klubie i jakie są personalne problemy. Oni dzisiaj zdali egzamin i szkoda mi ich, że wyjeżdżają z Suwałk bez punktu. Panie trenerze, jaki jest prawdziwy cel tej pana drużyny w rozgrywkach drugiej ligi? No tu nie da się ukryć, że my jesteśmy troszeczkę poligonem doświadczalnym dla pierwszego zespołu, tak? Awansowaliśmy do drugiej ligi, to jest dla nas pozytywne i korzystne, bo zawsze lepiej zagrać. Zawsze lepiej zagrać 30 kilka spotkań dla tych młodych zawodników z drugoligowymi zespołami niż z trzecioligowymi zespołami. To nie znaczy, że my myślimy, że o spadku, czy nastawiamy się na obronę przed spadkiem z tej ligi. My absolutnie chcemy się utrzymać w tej lidze, natomiast no mamy troszeczkę i pierwszy zespół i przede wszystkim ogromne problemy spowodowane z koronawirusem, z kontuzjami. To się odbija na naszym zespole, bo drugi zespół nie ma osobnej kadry i to, co się gdzieś tam dzieje w pierwszym zespole, to później się mocno na nas odbija i stąd mamy po 4 spotkaniach 3 punkty. Tych punktów przy odrobinie lepszej kadrowej sytuacji myślę, że mogło być spokojnie więcej. Ale tak jak mówię, no jest sporo do rozegrania spotkań. Większość to są młodzi zawodnicy, którzy tutaj grają, oni zdobywają to doświadczenie, dobrze się prezentują. Tak jak mówiłem przed meczem, ja myślę z trenerami, jesteśmy pewni, że oni będą z meczu na mecz jeszcze lepiej się prezentować. A tak naprawdę celem jest po prostu zbudowanie tych zawodników, granie w tej lidze, tak żeby któryś z nich w niedalekiej przyszłości mógł grać w pierwszym składzie, w ekstraklasie, w pierwszym zespole. No to powodzenia tutaj pana młodzieży życzymy w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trener suwalskich Wigier Dawid Szulczek po wygranym meczu 2-0 z rezerwami Śląska Wrocław. Jak pan ocenia spotkanie? No na pewno kilka rzeczy nas bardzo cieszy. Chcieliśmy zagrać w końcu na 0 z tyłu i nie straciliśmy dzisiaj bramki rywala, nie dopuściliśmy do zbyt wielu sytuacji. Może poza dwoma jakimiś takimi wypadami z kontrataku w tej pierwszej połowie to nie było jakiegoś większego zagrożenia. Natomiast no, generalnie mecz nam się bardzo dobrze ułożył. Mieliśmy przygotowaną taktykę na rywala i nie tak ona miała wyglądać przez te pierwsze fragmenty meczu. Powiedzieliśmy sobie o tym w przerwie, już trochę lepiej to funkcjonowało pod koniec pierwszej połowy, natomiast no myślę, że widać to było po przerwie, o co chodziło w naszej grze. Tylko można żałować, że trochę nie było więcej tej skuteczności. Natomiast bardzo szanujemy ten punkt i absolutnie przed meczem wszyscy widzielibyśmy w ciemno 2-0 i bardzo nas cieszy to, ile mamy dzisiaj punktów po tych 5 spotkaniach. Ja osobiście bardzo się cieszę, że Kacper Wełniak się przełamał, zdobył swoje bramki. Na pewno teraz też mu będzie łatwiej i strasznie haruje na treningu. Nie ukrywam, że są to bardzo trudne decyzje wsadzać Kacpra na ławce, bo on na tą ławkę nie zasługiwał, bo strasznie pracował i miał też trochę pecha w tych sytuacjach. Na pewno też bardzo trudną decyzją jest zmiana w przerwie kapitana naszej drużyny. Nie ma co ukrywać, że była to zmiana ewidentnie taktyczna, bo potrzebowaliśmy zawodnika na 6, żebyśmy więcej wykreowali sytuacji i myślę, że Bogusławski spełni swoją rolę. No i też Adrian miał żółtą kartkę. Nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której przez jakiś niepotrzebny faul musielibyśmy grać mecz 10 na 10. Fajnie są punkty, ale jest też pewna strata personalna, tak to wygląda. Tak, jeszcze nie wiem dokładnie, co się stało, natomiast Czarek to ważna postać w naszej szatni i generalnie na boisku.
do tej pory podstawowy zawodnik i no też myślę, że lada moment Czarek zacząłby strzelać bramki. Wiemy, że był po prostu osobą, która dawała nam taką jakość z przodu, pewność, tym bardziej, że już straciliśmy Roberta Bartczaka. Także mam nadzieję, że ten uraz nie okaże się groźny, bo bardzo na Czarka liczymy i czekamy na jakieś informacje. Pytam o najbliższy mecz wyjazdowy z KKS-em Kalisz. No mamy fajne porównanie, bo niedawno KKS Kalisz pokonał tego samego rywala, Śląsk II Wrocław, i to 3-0, jeszcze wyżej. Tak jest, wiadomo, te mecze różnie się układają. Można dodać, że jeszcze na boisku Śląska, czyli w meczu wyjazdowym. Ja bym się cieszył, jakbyśmy wszystkie mecze wygrywali do końca sezonu 1-0 i tego życzę chłopakom, żeby jak najwięcej meczów wygrać, żeby jak najczęściej było 0 z tyłu. Oczywiście chcemy być skuteczni w kolejnych spotkaniach, zdobywać bramki, dawać radość naszym kibicom, tak jak w dzisiejszym dniu. Tak z mojej strony jeszcze cieszy mnie to, jak funkcjonuje zespół. Mamy na boisku takiego lidera w środku pola, w szatni. Takim liderem jest Babiarz. Taką rolę też pełni Adrian Karankiewicz, Martin Dobrodka. Naprawdę mamy chłopaków, którzy potrafią tą szatnię tak jakby scalić i wygląda to z meczu na mecz coraz lepiej. Wyniki to napędzają. Także nic, tylko się cieszyć, że idzie to w dobrą stronę. Ale też trzeba pamiętać o tym, że w środę jest spotkanie i nikt już w środę wieczorem nie będzie pamiętać o tym, co działo się w poprzednich meczach, tylko wszyscy będą pamiętać to, co działo się w Kaliszu, i my musimy wziąć się mocno dalej do pracy, bo przed nami bardzo ciężki wyjazd. Gratulacje raz jeszcze, no i powodzenia. Dziękuję również kibicom. Jak zwykle dzisiaj w tych meczach domowych bardzo nam pomagają, niosą nas, można powiedzieć, do przodu i cały czas czujemy takie wsparcie jeszcze tego kolejnego zawodnika, także dziękuję bardzo.